Mieszkańcy Nysy będą mogli samodzielnie decydować, na co zostaną przeznaczone ich pieniądze od początku 2015 roku. 1 lipca bieżącego roku Rada Miasta przyjęła bowiem uchwałę powołującą istnienie tzw. budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku mieszkańcy dostaną do dyspozycji 750 tysięcy złotych, o których przeznaczeniu będą mogli sami decydować i wydać na przykład na remonty, modernizację czy też budowę nowych elementów infrastruktury gminnej, organizację wydarzeń o charakterze prospołecznym, oświatowym, sportowym lub kulturalnym, albo też na działania mające na celu podniesienie warunków życia mieszkańców. Choć budżet obywatelski zacznie obowiązywać od 2015 roku, to mieszkańcy już od sierpnia mogą zgłaszać swoje propozycje przedsięwzięć.